W meczu 16 kolejki drugiej ligi siatkówki Tubondzin Volley Mostyryśrac podejmował Chełmca Wałbrzych. Spotkali się ze sobą sąsiedzi w tabeli. Początek pierwszego seta należał do Śradzan, którzy wypracowali sobie przewagę. Zaangażowanie gospodarzy widać było chociażby na przykładzie jednej z akcji, którą Państwo zobaczycie. Jak szybko Śradzanie objęli prowadzenie, tak potem równie szybko Chełmiec wyrównał. Potem mecz był wyrównany, a w dalszej części zespół z Wałbrzycha objął prowadzenie. Przewaga utrzymywała się przez większość seta. Choć Tubondzin Volley rozpoczął kontratak, set wygrał zespół Chełmca 25-17. Drugi set rozpoczął się wyrównaną grą. Potem przewagę wypracował sobie Tubondzin Volley. Finalnie Śradzanie, choć z małymi problemami w końcówce, dowieźli prowadzenie do końca i wygrali seta 25-22. Bardzo mocną przewagę wypracowali sobie na początku trzeciego seta gospodarze. W dalszej części seta siły się wyrównały i taki stan się utrzymywał do końcówki meczu. Wtedy przy stanie 24-24 Tubondzin Volley zdobył 2 punkty pod rząd i wygrał seta na przewagi 26-24. I również czwarty set zaczął się świetnie dla Tubondzina Volley. Zespół Patryka Spychały utrzymał prowadzenie do końca i wygrał 25-16 i tym samym cały mecz 3-1. Na pewno trzeci set, końcówka, tak? Bo mieliśmy piłkę my setową, najpierw jedną, później zespół z Wałbrzycha i w końcu udało nam się chyba 28-26 zakończyć seta. Czwarty to już była formalność, widać, że zespół z Wałbrzycha już się troszkę poddał. Trochę szkoda tych punktów potraconych, bo mieliśmy dużo tiebreaków przegranych w końcówce, nawet w meczu z Wałbrzychem, gdzie przegraliśmy u nich 3-2, mieliśmy piłkę w górze na 3-1, więc te punkty pojedyncze nam uciekły z zespołem z Jelcza. Tydzień temu przegraliśmy, u nas też z nimi przegraliśmy bez żadnej zdobyczy punktowej. To jest największy problem, że zespół, który jest w końcówce tabeli, my ani jednego punktu nie zdobyliśmy, więc tymi meczami dwoma można powiedzieć, że sobie zamknęliśmy szansę walki o wyższe miejsca w lidze, ale przed sezonem cel naszej drużyny jest utrzymanie się. Tak? My mamy zespół z trzeciej ligi wzmocniony zawodnikami młodymi, którzy też grali w trzeciej lidze. Tak? Więc my staramy się na każdy mecz wygrać, walczyć. Dzisiaj początek meczu był fatalny w naszym wykonaniu, ale później chłopaki zaczęli grać swoje i jesteśmy zadowoleni, że 3 punkty zostały w Śradzie. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się ciężkiego meczu ze względu na to, że w pierwszej rundzie u nich skończyło się 3-2. Niestety przegraliśmy, ale w tiebreaku było też na przewagi, więc spodziewaliśmy się mocnego meczu. Jesteśmy zadowoleni, że skończyło się to takim, a nie innym wynikiem. No w tym pierwszym secie trochę odpuściliśmy, mimo że zaczęliśmy dobrze, ale no potem się odbudowaliśmy i dokończyliśmy mecz. Na szczęście kolejne sety poszły już po Waszej myśli. No tak, zaczęliśmy grać zupełnie inaczej. Trochę zmienił się nam skład. Zmieniliśmy taktykę i przestaliśmy robić własne błędy. Graliśmy na spokoju, bez jakichś nie wiadomo jakich udziwnień. I to prosta gra spowodowała, że dzisiaj wygraliśmy 3-1. Po 16 meczach Tubondzin Volley z dorobkiem 27 punktów zajmuje piąte miejsce w tabeli. W następnej kolejce Śradzanie pojadą do Włoszczowej na mecz z Hetmanem. Kolejny mecz w hali szkoły podstawowej nr 10 w Śradzu odbędzie się w sobotę 25 lutego o godzinie 18. Tubondzin Volley Mostyryśrac podejmie wówczas Tygrysy Strzelin.